Tutaj moje statko, tak bliżej domu, no moje, bliżej domu, więc żeby tam nikt się nie niepokoił, lotnik ten 2017 obrączka jest, nie przestraszył się, no mi się wydaje, że to samiczka, bo tutaj taki miejski gołąbeczek za nią biegał. No to dzisiaj nóżkę trzymała w górze, zaraz gdzie ona jest, zaraz ją namierzę, tutaj zrobię zbliżenie, mam tutaj w zasadzie słonecznik dla gołąbków, będę łapać, tam chciałam złapać jednego gołąbka, to najlepiej na słonecznik. O, tu jest. Ale jak już jest ten lotnik, to niech sobie też poje, to już tym słonecznikiem tutaj sypnę. Łuskanym, tak, łuskany to jest słonecznik ulubiony. To jest ulubione ziarno. Także jest. Jest lotnik, nie spłoszył się tym złapaniem moim. Już tłumaczę, tego gołąbeczka właśnie chciałam złapać. Ma do nóżki przytwierdzoną reklamówkę i no, płoszy się, sam się płoszy od tej reklamówki. Bardzo wystraszony ten gołąbek. No inne tu przyleciały, ja tu wzięłam nawet gołąbki, żeby z mojego statka tam tutaj przyszły za mną, tam trochę im sypałam po drodze. Więc jest bardzo dużo gołąbków i teraz wyjmuję słonecznik. Raz tutaj przyleciał, ale tylko na chwilę i uciekł od razu, bo ta reklamówka go płoszy. No zobaczymy teraz. No udało się oderwać tą reklamówkę, to znaczy tutaj nie mam, nie będzie gołąbka pokazanego, jak ja to mu po prostu odczepiłam. No ale szczęśliwie się udało, on usiadł po prostu tutaj na pergoli, a ja złapałam w końcu, już tak się oswoił. I tutaj im posypałam, ale tutaj mi się nie udało. Siedział tam troszeczkę dalej i ja podeszłam i złapałam za tą reklamówkę. No i teraz już będę tutaj spokojnie zestawię statko najedzone. A teraz już śnieg troszeczkę popadał i będzie padał dzisiaj, jutro. Więc jak sobie pojedzą, to już ja będę też spokojna. I ten gołąbeczek uwolniony od reklamówki, ale naprawdę jemu ta reklamka tutaj bardzo przeszkadzała, ponieważ no, on nawet zaczął kuleć na tą nóżkę i położył się sam od tej właśnie reklamówki. I gołąbeczki też sobie pojadły. Oczywiście zaraz dostaną teraz już na spokojnie. W większości to pszenica. Pszenica, słonecznik niełuskany. Do łapania tutaj nasypałam sporo słonecznika takiego łuskanego. To zawsze tak, no to jest tak ulubiony przysmak, że mi się wydaje, że jest łatwiej wtedy. Ja już teraz sobie spokojnie, bez żadnego tutaj. Tu między nimi jest ten gołąbeczek, oczywiście ja go nie poznam, bym musiała przejrzeć film, który to był. Jeden sobie je tam u góry ma nasypane. To tu u góry to jeszcze jest i z tym słonecznikiem łuskanym. Ja to sobie znajdę gołąbeczki. Takie więcej odważne sobie tam siedzą. Takie miejskie statko. I idę do następnego statka wspomóc. To jest jeden gołąbeczek, będę go zaraz łapać tu na nitkę. Gdzie on mi tu znikł? Na nitkę na nóżce. Tu widać, teraz już mi znikł ten gołąbek. Muszę tu zaraz bez aparatu popatrzeć. No jest, tak widać, sporo ma tą nitkę zaplątać. Mi się jedna nóżka z drugą zaplątała. Już to będę łapać. Takie biedne nóżki, o, ta i się jedna do drugiej jeszcze by zaplątała. No już to zaraz będzie miał odplątane wszystko i będzie sobie dalej jadł gołąbeczek. Tarek już odplątany, o, ten, także nie uciekł nigdzie, tylko
tylko jak go postawiłam, tak troszeczkę dalej podfrunął, już bez sznurków. No już statko zostawiam, jadę dalej.